tam, prezentacja samochodu. S-klasa 221, jak widać. Dlaczego taka forma? Tak samo jak w przypadku poprzedniego mojego samochodu, powiedzmy tej klasy, czyli CLS-a. Film prezentacji CLS-a też jest na moim kanale. Półtorej roku temu go sprzedawałem i zdecydowałem się właśnie na taką prezentację wideo. Jest to oszczędność czasu i dla mnie, i dla kupującego. Ja nie odbieram telefonu i nie muszę odpowiadać na każde pytanie. A kupujący nie musi jechać bez sensu czasami 500 km, żeby się przekonać, że coś mu jednak nie pasuje. Czy się w tym samochodzie, to nie ma co nie pasować, bo jest wszystko stan salonowy. No ale jeżeli ktoś się waha, czy przyjechać, czy nie przyjechać, to ja wychodzę naprzeciw takim oczekiwaniom. Sam bym chciał mieć możliwość, żeby tak móc zobaczyć samochód sobie, zaobrazować, jak to wygląda przed przyjazdem. Gdybym kupował taki samochód, taki lub inny. Nic nie kosztuje, możliwości ma każdy. W telefonie są aparaty, kamery. Także nie widzę przeciwwskazań, żeby tu już takiego nie zrobić. Więc po kolei blachardzko. Jeszcze trochę słońca mamy. Kamery się nie oszuka, nie? Jeżeli gdzieś coś jest, choć światło wyjdzie. Samochód niemalowany. Nigdzie. Struktura lakieru. Wszystko idealnie. Spasowanie. No tutaj widać, że naszych tutaj nie było. Tutaj się jakiś liść uchował. Nie żeby coś tam odstawało. No mówię, tutaj szczeliny są podręcznikowe między lampami, zderzakiem, maską. Miejscami jeszcze ślady po paście, po różowym wosku 3M. Świeżo wywoskowany na wiosnę. Halogeny, takie ładne łezki. Tutaj jest dołożony akurat ksenon, to jeszcze w Japonii ktoś dołożył. Wygląda to na tej zasadzie, że zamiast żarnika, jest oryginalnego żarnika halogenowego, jest wrzucony żarnik ksenonowy, przetwornica i jest jakiś moduł jeszcze do tego podpięty, wszystko pod oryginalną wtyczkę, także w każdym momencie można z tym wyjechać i wrzucić normalną żarówkę, podpiąć do oryginalnej wtyczki i nie ma problemu. Ktoś miał taką fantazję, ale fajnie to wygląda. Wieczorem one odprowadzają, mają tą funkcję odprowadzania do domu. Fajnie to wygląda. To nie zajeżdża żadną wioską. Parktroniki. Oczywiście wszystko działa. Wszystko działa wzorowo. Tutaj czujnik jest temperatury. To też działa. Pokazuje prawidłową temperaturę. Maska pod światło. Różnymi kątami, żadnych wgnieceń, żadnych śladów tutaj ingerencji. No, to pod różnymi kątami po prostu patrząc pod światło, to tylko rzeczy się pokrytują, czy samochód jest garbaty, czy jest łaciaty. I tak dalej. Z drugiej strony tak samo. Spryskiwacze reflektorów też działają. Nie ma tu żadnych problemów. Trapa ładna. Może troszeczkę do... To są zacieki tylko po myciu. Koła osiemnastki. Jaka tu jest szerokość i profil? 225, 45, 18. Opony kupiłem ja. Przyjechał niestety z Japonii na K1.
kiepskich oponach letnich. Dzień dobry, kupiłem dwa komplety opon. Proszę bardzo, tu jest 33 tydzień 19 roku. No, także to jest akurat jeszcze zimówka, nie zdążyłem poprzekładać Falkeny, także średnia półka. Ale i tak chyba prawie 2,5 tysiąca kosztował taki komplet. Kupiłem, bo stare były zaśmiedziałe, oryginalne dekielki. To jest oryginał, to nie jest to, co jest na Allegro po 20 zł. To sobie zwróćcie uwagę, że te po 20 zł na Allegro, one mają z tyłu Mercedes-Benz napis wytłoczony, tak jakby oryginał, ale któraś literka jest przekoszona. To jest specjalnie zrobione, żeby ich nie posądzili o skopiowanie logo. To są oryginalne, płaciłem bodajże po 80 zł za sztukę, także ponad 3 paczki same te dekielki, no ale one to przeżyją następne 15 lat. Tarcze hamulcowe, prawdopodobnie, znaczy oryginalne, bo ja to ściągałem, widziałem, co prawda nie było rocznika na nich, ale oryginał Mercedesa, rantu nie mają, może takie minimalne, klocki są wrzucone, oryginalne Mercedesa, chyba 3,5 paczki płaciłem za te klocki. Mam też chyba zdjęcie gdzieś tych klocków, to postaram się wrzucić, o ile moje możliwości montażowe na to pozwolą. Nowy czujnik, wszystko tam posmalowane, poskładane. Tutaj nie mam możliwości żadnych uszkodzeniach. To jest technologiczny, wydaje mi się, tutaj taki uszczerbek. Zobaczymy jak z drugiej strony, z ciekawości. Tak, to samo tutaj jest. To jest technologiczne. No błotniki on ma aluminiowe, maskę ma aluminiową, dużo rzeczy. Tu praktycznie wszystko dookoła jest aluminiowe. Ale no, aluminium też nie dzieje, też jest naprawiane. Jak jest naprawiane, to jest źle naprawiane. I też tam potem wszystko odchodzi, odpada. Także aluminium to nie jest koniec, to nie jest spokój do końca świata, ale jak jest prawidłowo zabezpieczone, nie jest naprawiane, to będzie służyło. Pióra wycieraczek to ja kupiłem, oryginalne Mercedesa, 3,5 paczki chyba płaciłem za komplet. Jak kupiłem Valeo, boszowskie to w ogóle wyglądały jak nie z tego samochodu, Valeo były o pół centymetra za długie. Wchodziły tutaj na tą uszczelkę, mówię, nie, no tak to nie może być. No i skończyło się na tym, że kupiłem oryginalne za 3,5 paki. Oryginalne Mercedesa. Wada, tutaj zaraz, gdzie to było? Jest tutaj na szybie taki odprysk, ale on się nie powiększa, on jest nawet oznaczony na tych, proszę zwrócić uwagę, na tych z Japonii, na tym protokole całym, takim tam aukcyjnym, tam są wyszczególnione wady i tam jest wyszczególniona właśnie ta wada, także to było tak uszkodzone 2 lata temu, no i do tej pory się nie rozlało po szybie, także nie powinno. No ja to obserwuję, to już przeżyło ciepło, zimno, już były 2 zimy, lato, także to się nie powiększa. Można było zrobić tutaj jeszcze taką akcję, że można było wstrzyknąć, no wiadomo, że tego się nie usunie bez śladu, ale można było wstrzyknąć tutaj ten klej taki żywicowy. Robiłem już tak, żeby po prostu zatrzymać to, ale boję się tego dotykać, bo no nie pęka od 2 lat. Lepiej nie dotykać moim zdaniem. Rejestrator wideo, bardzo fajny, to ja dołożyłem, to nie jest kamera, ta Night Vision. To jest rejestrator taki wideo drogowy. Kable są poupychane wszędzie tam pod sufitem, nic nie ociera, z bezpiecznikiem. To jest wszystko podłączone tak, żeby załącza się kamerka po przekręceniu zapłonu czy po odpaleniu samochodu, już nie pamiętam jak ja to podłączyłem. Karta pamięci, wyświetlacz się wygasza, także nie oślepia, w ogóle tego nie widać. Lusterko przysłania od strony kierowcy tą kamerkę. No nie jest to taka tandeta wisząca gdzieś na szybie, kable latają, nic nie widać i razi po oczach. No to punkta, to może nie jest drogie, bo chyba też 300 wykosztowało, ale według mnie najlepsza opcja taka z tych kamer. Tutaj czujniki deszczu, to wszystko działa,
oryginalna winieta japońska. To jest od chemii, mój CLS też miał to samo. Wypolerowałem to, odpolerowałem tutaj takimi specjalnymi pastami. Bardzo dobra pasta do takich rzeczy, to jest Autosol na filcu, odpolerowane, wygląda bardzo dobrze. Tu się nie ma o co martwić. Szyby, oczywiście oryginał są wszystkie. Nie wiem, czy to widać siódmy. Tutaj przyciemnione są siódmy. Kurczę, pieczone, gdzie to teraz przez tą szybę nie widać, przez tą folię. No ale to są oryginalne szyby, tutaj nic nie ten. Folia. Folia była z przodu, folia była z tyłu, zerwałem z przodu. Dostał oryginalny ten fotochrom, co daje bardzo fajny efekt. No, zależy pod jakim kątem się spojrzy. No, praktycznie i tak w środku mało widać. No, wpada mi słońca do środka, nie razi tak. Przednia szyba też jest właśnie z tym odbijaczem. No, bardzo ładnie to wygląda. No i przede wszystkim ta folia irytowała mnie, bo w nocy nic nie było widać przez tą folię. No, jakiś śmietnik, słupek, no trzeba było się naprawdę gimnastykować, żeby coś tam zobaczyć. I folia została tylko z tyłu, także przód jest jaśniejszy, tył jest ciemniejszy. Tak mogę to pokazać. Tak to wygląda. Tu będzie widać tył ciemniejszy. Tylna szyba też jest przyciemniona. I przednia jaśniejsza. To, ale to było jeszcze przyciemnione w Japonii. Ktoś miał po prostu taki wymysł. Oni lubią tam czasami właśnie takie różne swoje rzeczy. O! Mi akurat ten oryginalny fotochrom bardzo pasuje. Nie ma problemu. Tutaj jeśli chodzi o te tylne nadkola, to jest oryginał, to jest stalowy element i teraz proszę zwrócić uwagę, poliftowe wersje mają tutaj taką mastykę, taki baranek, ponieważ przedliftówka miała tendencję do rdzewienia, do gnicia, jest dużo takich esek, które są pognite właśnie tutaj. I w poliftówce to poprawili, jest właśnie taka mastyka, taki baranek. No akurat w moim egzemplarzu nie ma żadnego problemu z żadną rdzą. Ja tutaj nic nie ruszałem, oryginalne zgrzewy tutaj widać. No i na białym kolorze to było już by dawno widać, że jakaś rdza by się tutaj zaczynała. No tutaj nie ma śladu po żadnej rdzy. Śladu nie ma. Wszystko tu jest ładnie. Spasowanie tylnego zderzaka. Wszystko bardzo ładnie tutaj leży. Ja mówię tak, prezentacja jest wymagająca, bo samochód jest dla ludzi wymagających. Ja jestem wymagający, jak kupowałem też byłem wymagający. I sprzedaję pewnie też wymagającym. Dlatego zwracam uwagę na każdy szczegół. Szyber działa we wszystkich płaszczyznach, nie ma żadnego problemu. Roleta jest pompą dachowego. No tu przydałoby się tutaj coś umyć, wyczyścić. Ale wszystko oryginalne, wlepki oryginalne, japońskie. Takie rzeczy się liczą. Są takie rzeczy, to znaczy, że tutaj nikt nic nie kombinował. Nikt z klapką do lakierniczego nie zasuwał. Nikt tu mazakiem numeru lakieru od środka nie pisał. Kto ma wiedzieć, ten wie, o co mi chodzi.
tylna szyba tak się prezentuje, przyciemniona lekko. To jest jeszcze oryginalna taka mercedesowska niebieska nalepka, nie zrywam jej, chociaż ona już by się nadawała do zerwania. Płetwa rekina. Oryginalna tutaj ta nalepka japońska. Tu jest ciekawostka, ona ma jeszcze swój numer. Ona ma jeszcze swój numer indywidualny. Nie wiem, czy to było widać na kamerce. Tył. Sterzak. Napisy nieruszane. Wszystko równiutko tutaj ładnie leży. Nie ma niestety elektrycznej klapy, ale ma domykanie. Chodzi mi o to. Przymknę to na pyk, sama się dociąga. To fajne jest. Nie ma domykania pod guzikiem, szkoda. Trudno, tak sobie ktoś ją kiedyś skonfigurował. Dla mnie jest to do przeżycia. Bagażnik to pokażę. Bagażnik. Mam materiał nagrany z konserwacji bagażnika, z rozebranych plastików, także wrzucę to chyba właśnie teraz. A więc tak, korzystając z okazji, że naprawiałem kabel od kamerki cofania, przetarł się po prostu tutaj w tym miejscu, gdzie on pracuje przy uginaniu klapy. Przetarł się po prostu do uginania. Nie ma już swojej elastyczności, wiadomo, nie jest to nowy kabel. Przetarł się, jeden pin, jeden kabel, jedna żyła i przestała kamerka działać. No, różne teorie po internecie chodziły, dlaczego te kamerki przestają działać, ale uparłem się, że sprawdzę podstawowe rzeczy i doszedłem do tego, dlaczego to nie działa. Jest polutowane, jest naprawione, działa. Także bezkosztowo, wystarczyło się po prostu przy tym zakręcić troszeczkę. I korzystając z tej okazji, że tutaj mam wszystko porozbierane do tego, chciałem udokumentować, bo to jest najlepsza okazja, jak to wygląda tutaj po rozbiórce. Żeby nie było potem, że tutaj było coś kamuflowane i tak dalej. Także tak, po kolei. Oświetlę to taką ręczną lampką. Mam nadzieję, że jak najwięcej będzie widać. No jest tutaj to wszystko zachowane w stanie idealnym i oryginalnym, co najważniejsze dla mnie. Nie ma śladów żadnych ingerencji. Tutaj prawdopodobnie jeszcze nikt nie zaglądał, bo śrubki były nieruszane. Miały oryginalną czarną farbę. Także tak to wygląda. Nie jestem w stanie tam zajrzeć, na filmie będzie widać. Oryginalne wygłuszenia, wiadomo, auta po jakichkolwiek ingerencjach blacharskich, no to wiadomo jak wyglądają. Już takie rzeczy jak jakieś gąbki, gąbeczki, to wszystko wylatuje. Tu nie ma żadnych śladów. Różnice. Newralgiczne punkty tego samochodu, ogólnie samochodu. Teraz do góry nogami trzymam kamerę, ale tak to tu wygląda. Tutaj skrzynki bezpieczników. No wszystko jak nowe. Nie ma tutaj się do czego przyczepić tak naprawdę. Tam wszędzie wszystko oryginalne. W tych bezpiecznikach otwierają tutaj te klapki. Jest czyściutko, tam żadnej śmiedzi, żadnej rdzy. Czego?
niepokojącego. Maty, to wszystko wygląda na oryginalne, nie ma tu nawet żadnych śladów po żadnym skrobaniu, że tutaj ktoś coś regenerował, naprawiał, zgrzewy, wszystko oryginał. Pastylny. Tutaj już nie pamiętam, czy te konserwacje, czy to są oryginalne konserwacje, czy to są konserwacje, które ja zrobiłem 1,5 roku temu. Takie z grubsza, że tak powiem, ale nie, chyba tutaj nie rozbierałem tego i tutaj jeszcze nie robiłem nic. Kabel masowy. Druga strona. Instalacje niedotykane. To jest prawa strona teraz. Nawet nie wiem, co tam jest. Na filmie będzie widać. Tutaj delikatne jakieś takie zacieki, złączenia, ale myślę, że to są jakieś technologiczne po prostu, że tu się łączą jakieś dwa płaty blachy. Wydaje mi się, że oni tutaj, nie wiem, czy jakimś primerem to smarują, zanim oni to połączą, skleją, coś im tutaj pociekło, bo śladów po wodzie nie ma tutaj żadnych. Tutaj jest sucho, czysto. Także to nie cieknie żadna woda, ale zalejemy to woskiem. Tak na wszelki wypadek. Dalej. Prezentacja jest szczegółowa, ale dla wymagających klientów. Samochód jest dla wymagających klientów, także prezentacja też niech będzie wymagająca. Dla mnie to jest po prostu kunszt wykonania. Wszystkie te wsporniki, to wszystko jest aluminiowe dla zredukowania masy. No i łączenia tutaj tych blach, wszystko jest łączone na masy, jest zgrzewane, a potem jest, najpierw jest smarowane masą, później jest zgrzewane, chyba że jest nitowane, tak jak w tym miejscu tutaj. No po co to jest? To jest po to, żeby to jest antykorozyjnie, żeby po prostu tu było wszystkie zgrzewy były szczelne, łączenia blach były szczelne, żeby się tutaj nie pojawiała żadna woda. A po drugie izolacja akustyczna. No, ja się troszeczkę tych samochodów naoglądałem różnych marek, też pracowałem przy blacharkach, przy lakierkach. No nie jest to praktyka, że tak powiem, codzienna, że jest tak samochód budowany. Zazwyczaj jest to zgrzane i do widzenia, no a za 5 lat między zgrzewami wychodzi korozja i się i masz pan problem i się potem martw. Dobra, tutaj. Tak to wygląda. Pastylny. Tutaj najwięcej rys to ja zrobiłem rurą od odkurzacza, tak mi się wydaje, przed chwilą. I tak to się prezentuje. Gąbki w sprężynach, żeby nie rezonowały. No jest to naprawdę tutaj zrobione uczciwie, ten samochód. Śrubki są w ocynku. To jest wzmacniacz chyba z wentylatorem od całego nagłośnienia, tak mi się wydaje. CLS też miał taki wzmacniacz w bagażniku. A to jest komputer od kamerki. Tak, chyba parktroniki i kamerka. A tutaj ciekawostka, od 203 jest zastosowane od C-klasy. Także tak to wygląda. Jeszcze klapa przy okazji. Śrubki, moim zdaniem nieruszane. Nie ma w śrubkach śladu, żeby ktoś tutaj kiedyś kluczem je atakował. Dla mnie to są rzeczy bezcenne, że tutaj nikt nic nie przekładał, nie odkręcał, nie robił. Dla mnie po prostu to jest bezcenne. Żadne inne rzeczy typu monitory w zagłówkach, zbędne rzeczy nie są w stanie mi tego, że tak powiem, zrekompensować, że coś jest nieruszone. Mastyki
silikony, wszystko orgiego. Tutaj śruby tak samo. Do środka klapy można zajrzeć. Tutaj przy gwiazdce już zrobiłem konserwację. Jeszcze te kable od kamerki muszę tutaj umocować. Gąbeczki przy linkach, wszystko tu jest oryginał i czyściutko. Także tak to wygląda. Korzystając z okazji, no nie byłbym sobą, gdybym tutaj teraz tego nie zakonserwował. No ale jest materiał dowodowy, że jest ładnie, jest czysto. Nic nie będzie ukrywane. Także teraz zaleję tutaj woskiem tam, gdzie uważam. Zrobię później jeszcze jakiś materiał, jak to wygląda po zawoskowaniu, żeby nadać temu długowieczność. No i dobra, tak to wygląda świeżo po robocie. Na długiej rurce też starałem się wprowadzić jak najwięcej preparatu w tych szczelinach. Tutaj śrubki od zderzaka. Śrubki, mocowania tu na zgrzewach. Profile zamknięte w środku, podróżnice w środku też przyciągnięte na długiej rurce do samego końca, ile wlezie tam też. Tutaj przy kole, tutaj do środka wprowadzane. Także tak to wygląda. Tutaj można byłoby rozprawiać, czy to jest sens, czy to nie ma sensu. Połowa konstrukcji tutaj jest przynajmniej aluminiowa, ale aluminium też ma tendencję do utleniania się. Też potrafi się paskudnie utlenić, bąblować i tak dalej, dlatego według mnie warto. Już nie patrzę, gdzie jest co, tylko lecę po całości, tam gdzie uważam. Środek nie jest drogi, ale pokażę, czym ja to robię. Według mnie to jest robota, która po prostu za 20 albo za 30 lat ktoś będzie dziękował Bogu, że ja to zrobiłem. Kiedyś, jak będzie, powiedzmy, to będzie samochód jakimś tam youngtimerem, jak na tą chwilę, powiedzmy, Seki E500 czy 124 coupé, no to wszyscy zwracają uwagę na blacharkę, czy pognity, czy nie pognity. Gdyby te samochody na czas były tak zakonserwowane, to dzisiaj by nie były pognite i nie byłoby dylematu, który jest pognity, a który nie. Także ja uważam, że to jest bardzo dobra robota i bardzo potrzebna robota. No i oczywiście to trzeba zrobić na czas. No, to jest profilaktyka, nie leczenie. No, jak zalejemy środkiem zgnity samochód, no to już mu wiele nie pomoże. Wszystkie śrubki. Na tą chwilę to się świeci i jest lepkie, ale po odparowaniu, po wysuszeniu, no to się robi matowe. Jest takie półsuche, powiedzmy, że idzie to paznokciem, pod paznokciem to się ugina, ale to nie brudzi w żaden sposób, ani nie lepi, także to nie jest potem uciążliwe w żaden sposób. Wszystkie punkty masowe i tak dalej, na zgrzewach, newralgiczne punkty. Dlaczego samochody nowe, jak wychodzą, nie są tak zakonserwowane? Bo nikomu nie zależy, żeby te auta jeździły po 50 lat. To auto ma 2 lata gwarancji. To auto ma jeszcze tam chwilę sobie jakoś popyrkać. Teraz po 7 latach te auta już są w połowie zgnite. Masz iść, wziąć na raty następny, spłacać ratkę, mini ratkę, maxi spłatkę i się dużo nie oglądać i kupować nowy. Dlatego nikt nie konserwuje tych samochodów w ten sposób, jak wychodzą nowe. Tutaj klapa jest aluminiowa,
praktycznie w całości. Bo konstrukcja, poszycie i konstrukcja też jest aluminiowa, ale są takie miejsca właśnie typu gwinty, typu śruby. Są miejsca stalowe. Mówię, środek nie jest drogi, więc za dużo tutaj się nie rozprawiam nad tym, tylko jadę po całości. Mocowanie tablicy rejestracyjnej. To tutaj zamykamy dostęp tlenu tym środkiem do stali. I za 30 lat, czy za 50 lat, to będzie dalej wyglądało jak nowe. Także ta robota to jest robota na lata. Jeśli chodzi o drzwi i konserwację drzwi, no to drzwi były wszystkie rozebrane, wszystkie cztery sztuki miałem porozbierane, tapicerki do gołego. Były umyte, otłuszczone, wysuszone, wydmuchane w środku i zakonserwowane też fluidolem, woskiem. Rynny, odpływy tutaj, wszystko było poczyszczone, także wszystko jest drożne. Nic tam nie będzie. Nie będzie tam stał żaden mur, żadna woda. Wiadomo, rynienki, listwy zgarniające. To nie jest 100% szczelności, także zawsze przy deszczu troszeczkę tam wilgoci sobie spływa do drzwi. I ważne jest to, żeby one były po prostu, żeby miały odpływy drożne i żeby sobie ta woda uciekała, a nie żeby stała w drzwiach. Także jest to wszystko udrożnione i zakonserwowane. Na tej samej technologia konserwowania, ta sama co na nadkolach, co z przodu nadkola i bagażnik, to wszystko, że tak powiem, w tym samym standardzie zostało przeprowadzone. Na miejsce. Jest miernik lakieru, zaraz spróbuję jeszcze pokazać miernikiem poszczególne elementy. Domykamy, idziemy dalej. Nie wiem, jak to będzie na kamerce wszystko wyglądać. Trochę pod światło, trochę pod słońce. Ale miejmy nadzieję, że jak najwięcej, jak najlepiej. Z różnych perspektyw postaram się to pokazać. A wracając do kół. No pewnie i fajnie byłoby mieć koła jakieś większe, ładniejsze. Nawet się dowiadywałem, 19. Można byłoby kupić oryginalne po znajomości. Gdzieś tam nawet już za 3,5 tysiąca nowe, komplet nowych i się nie bawić w jakieś malowane, regenerowane, spawane, kradzione, podemowe i te wszystkie ich inne wersje na Allegro. Ale z kolei te koła są wygodne. Całkiem fajny prześwit. On jest teraz w pozycji neutralnej. Samochód jest po prostu praktyczny. Podjeżdżam sobie pod krawężnik, wyjeżdżam sobie na podwórko. Leży coś na jezdni, przejeżdżam po tym. CLS-em niestety niższy profil, twardsze zawieszenie, było trochę ciężej. No dlatego też zmieniłem na SK. Też był taki powód. Ja bym zostawił sobie te koła i bym tutaj nie kombinował. Szkoda trochę pieniędzy i można sobie pogorszyć po prostu komfort życia. No tutaj jakieś małe takie
kurczę, nawet bym powiedział, że to jest bardziej od wulkanizacji, gdzieś tam ktoś łyżką. Ale to by można było obczyścić, zrobić delikatną zaprawkę. I zawsze to lepiej niż jakieś regenerowane, jakie to moje regeneruchy, koła jakieś tam malowane, szpachlowane. Nie chcę o tym nawet słyszeć. Szyba tutaj jest oryginał. Gdzie tu jest rocznik na tej szybie? Co tu jest rocznikiem? Nie wiem. Ale oryginał Mercedesa, no. Rzadko kiedy się zdarza, żeby ktoś wstawiał przednią szybę już później oryginalną, bo ona jest droga, naprawdę horrendalne drogie są oryginalne szyby. Tym bardziej do Mercedesa z czujnikami i tak dalej, i tak dalej. No tu nie ma żadnych śladów ingerencji. No, jak już jest wymieniona szyba, to gdzieś tam już jest ta uszczelka pogięciona, poniszczona. No tutaj nie ma śladów. Z tych listew tutaj nie odchodzi klar, to jest też ich taka wada częsta. Dach prościutki, gładziutki. Troszkę tutaj taki jest ten nie chrupowaty, no ale to można było trochę poczyścić tą szybę. Bo dachu nie polerowałem. Miejscami jeszcze ślady jakieś popaście trochę polerskiej. Trzeba to poczyścić. No uszczelki te mięciutkie, no to Mercedes ładnie to robi. To jest tu naprawdę ładnie zrobione. Słupka, wentylacja. Tutaj haczyki do powieszenia. Nie ma może wypasu z tyłu, że tutaj pełno tych guzików, ale po co mi to, ja z tyłu nie jeżdżę. Jakieś zagłówki w fotelach. Nikt tego tak naprawdę nie używa, technologia idzie naprzód. Potem to nie idzie z tych zagłówków i tych wszystkich tam multimedialnych rzeczy, nie idzie potem połączyć z tymi, że z telefonami i tak dalej, to potem jest wszystko przeżytek. Dla mnie to jest bez sensu, lepiej żeby samochód był bezwypadkowy, ładny, sprawny, niż tam miał te wszystkie bajery. Bujana kanapa z tyłu, kompletnie mi to niepotrzebne. Jechałem może ze dwa razy z tyłu tutaj, bo się dałem komuś przejechać i tak dalej, czy coś. Ładnie tutaj te tapicerki wszystko wyglądają. To jest ruleta, to jest tylna ruleta. Tutaj sobie można sterować szybami prawo, lewo. A to jest ruleta. No tutaj skóra z tyłu, no. Oryginalny mat. Poduszki. Zagłówki się kładą. Tutaj z tyłu w suficie jest parktronik. Wyłaz na narty. Chyba tam jest, no. Kubki. Tutaj wszystko ładnie. O, to chciałem pokazać. To jest oryginalna folia bezbarwna. Tutaj na tych listwach progowych. No to mówi samo za siebie chyba, nie? Tylko podgrzewanie. Nie ma wentylowania, pamięci działają, wszystko tu działa. Harman Kardon i tutaj jest ciekawostka. Taki ślad. I dowiedziałem się, po czym to jest ślad. W Japonii obowiązkowa jest latarka w drzwiach kierowcy. No i oni sobie tutaj wkładają takie, tam jakieś etui na latarkę. No i został taki ślad. Dla mnie to nie jest wada, dla mnie to jest rodowód. Tutaj wszystko bardzo ładnie. No to nie wyślizgane tutaj. Nie wysiedziane. Gładziutkie winy, tutaj konserwacje. Ludzie mówią, że to szpeci, a ja mówię, ja wolę, żeby to sobie tutaj nawet szpeciło, a niech tutaj mi nie oddziałują, że tak powiem, warunki atmosferyczne na to. Te śruby potrafią być potem zardzewiałe, nie do ruszenia, wszystko jest brzydkie. A to benzyną ekstrakcyjną psikam powietrzem i to zmywam. Także to jest odwracalne, jakby się komuś to nie podobało, można to umyć. Kiedyś w PRL-u tak się samochody konserwowało. Dzisiaj już ludziom się nie chce tego robić. Mają więcej pieniędzy.
kiedyś samochód musiał starczyć na dwa pokolenia, na przykład na 20 lat i się tak robiło. Z tym, że to jest profesjonalny środek, on tutaj to nie jest żadna tam ropa, że za chwilę gumy czy uszczelnienia od tego popękają. To jest taki profesjonalny środek. Amortyzator on działa. To jest ogranicznik swego rodzaju. W takiej pozycji jak go zostawimy, tak kończymy. Tutaj też japońskie nalepki. Tutaj też bezbarwna folijka. No tutaj już pod nogami kierowcy to. No to już ewenement, że to się uchowało. To są zamienniki dywany. Te dywany kupiłem sobie, że tak powiem, na zimę. Są ładne, oryginalne dywany mam je w domu. Takie naprawdę grube dywany. One chyba mają ze 2 albo 3 cm grubości. Trochę szkoda było mi ich na zimę. I tam, nie wiem, za 150 zł kupiłem komplet takich filcówek. No i tak zostały. Także są nowe, te w bardzo dobrym stanie, oryginalne dywany. Oczywiście dorzucam je. Tutaj zużycie pedału. No hamulec tutaj przy krawędzi, no to standard. Gaz. No pedał gazu, nie ma śladów. Fotel kierowcy. Trzeba pamiętać, że to jest skóra, to tak jak na człowieku, no. Welurowe, plastikowe fotele, no to wiadomo, no przeżyło mi 100 lat bez śladu, a skóra, no to jednak kiedyś jakaś krowa chodziła. I tak samo na człowieku, skóra się starzeje. No ale ten fotel jest w bardzo dobrym stanie, no. Nie jest może taki jak w dzień wyjścia z fabryki, ale jest w bardzo dobrym stanie. Nie ma żadnych śladów przetarć, jakieś. No po prostu od wsiadania, wysiadania, no takie rzeczy. Ale o przebiegu tutaj bardzo ładnie świadczy ten podłokietnik. Gdzie jak sobie oglądam samochody na ogłoszeniach, no to tak. Podłokietnik z dziurą od łokcia. Tutaj od telefonu ten joystick przetarty do białego, do zera, bo tutaj najczęstsza taka pozycja to jest, po prostu się jeździ się w ten sposób, że łokieć na podłokietniku, a dłoń opieramy sobie tutaj i ewentualnie bawimy się tym pokrętłem. Także to się wyciera nagannie. No tutaj jest, tak jak widać, kierownica, drewno nie popękane. W CLS-ie akurat miałem popękane drewno na kierownicy. Tutaj jest drewno wszędzie idealne. Ładnie to wygląda, to nie jest to najjaśniejsze drewno. Nie podoba mi się to takie jasne, takie dyrektorskie, takie bardzo jasne drewno. Są takie wersje z takim bardzo jasnym drewnem. Nie podoba mi się to. To jest ta średnia opcja, to jest fajne, a najbardziej podoba mi się to ciemne drewno. Ale tutaj nie wybrzydzam to. Bardzo ładnie to wygląda. Guziki na kierownicy, no to też jest ich bolączka, że one tam się kleją, nie kleją, wycierają. To wszystko działa, bardzo ładnie wygląda. Ta poduszka, tutaj oprzycie tej poduszki też jest bardzo ładne. Tutaj szwy, wszystko widać, że to jest maszynowo, oryginalnie. Po prostu, no. To żaden rzemieślnik tak równiutko szwów nie zrobi. Zobaczymy. No i tak, pod maską. Czyściutko, bo ja pod maską lubię czyściutko. Klimatyzacja sprawna. Tutaj mam pozabezpieczone też te śruby. Kiedyś będzie chciał ktoś to ruszyć, no to warstwa konserwacji mu to umożliwi. A nie, że narośnie tutaj
jakieś rdzy, jakieś śniedzi, potem idzie odkręcić, potem są problemy. Tam też spływy wody, lepiej to zalać woskiem, niech spływa po wosku, a nie po blasze. Śruby tutaj nigdy nie ruszane. Śruby od maski. No ja nie widzę, no te, pomimo, że są zalane woskiem delikatnie, no to nie ma śladów klucza. No jak jest taka malowana śruba i ktoś kiedyś kluczem gmerał w tej śrubie, no to, to będzie widać po tej śrubie już. Bueno, spryskiwaczy. Ciekawostka, za to Mercedesa uwielbiam. Pokrywka zamienna jest od 124 Mercedesa, tutaj po numerze części widać. Także jak gdyby komuś ktoś chciał to wymienić, ktoś to zgubił, ktoś to połamał. Od 124 Mercedesa pasuje i dużo jest takich rzeczy. Pompa hamulcowa, wszędzie wlepki z rocznikami i tak dalej, wszystko tu się zgadza. Nie wiem na ile tam jest dużo światła, na ile widać, ale... wymiennik przy filtrze, no suchutki tutaj przy czujnikach, wszędzie suchutko, paski, rolki, wszystko wymienione kompletnie. Tam na podłużnicach, gdzie mogłem, to też zalałem woskiem, wszystko wyczyszczone było, umyte, odtłuszczone, wysuszone i dopiero zalane. Ten akumulator, nie wiem czy to jest oryginał jeszcze, na którym on wyszedł z fabryki, no ale jest oryginał Mercedesa. To jest ten drugi akumulator. Ten podstawowy, duży, on ma w bagażniku. O, to wszystko czyściutkie. Wszędzie wlepki, wszystko się tutaj uchowało. Bardzo ładnie. Nie wiem czy to jest jakiegoś rodzaju kwasówka, no ale świecą się, no jest tam błysk, no wygląda to bardzo ładnie. Nie wiem czy to są roczniki tych lamp, no ale tutaj nie wygląda na żadne, ingerencje. Ten wąż to nie jest od spłuczki klozetowej, to jest oryginał, ale usłyszałem już, że trzeba na ten wąż uważać, ponieważ on ma w środku, to jest zbrojony, to jest gumowy wąż zbrojony na zewnątrz metalem, ale ta guma w środku od paliwa po czasie potrafi się jakoś tam zbiodegradować. I słyszałem już o przypadku, że ten wąż puścił po prostu kawałki gumy gdzieś dalej i trzeba było gdzieś tam czyścić cały układ i, no i kupić nowy wąż. No, tak się tam komuś znajomemu przydarzyło, akurat w poliftówce na bezpośrednim wtrysku. Nie wiem czy tutaj jemu to grozi, temu egzemplarzowi, no ale można było się kiedyś pokusić o to, żeby rozebrać ten wąż, zajrzeć do środka jak ta guma tam wygląda. Maska. Spływy wody, to wszystko jest tam wyczyszczone, odblokowane karszerem. Przebijałem te liście, nie liście, muły. U mnie nie ma tak, że gdzieś tam gdzieś woda będzie stała pod akumulatorem, to musi wszystko sobie spływać. Niedopuszczalne. Też tutaj wlepki. Maska się tak bardzo ładnie, na kliknięcie, bez żadnego trzaskania. Nie wiem, czy to tutaj podnosić. Plastiki. Może to jeden podniosę. No trochę przykurzone, no to nie jest umyte. Nie jest umyte jakoś tam niedawno. No, ale powiedzmy, że nie wiem, na jesień go myłem. Więc pół roku temu. Myłem, muchałem i tak dalej. Ja lubię jak jest silnik czysty, bo
wtedy widać, co się dzieje. Jeżeli gdzieś z jakiegoś miejsca jakieś uszczelnienie puszcza, to ja widzę skąd od razu, a nie muszę potem znowu jeździć 2 miesiące, czekać, bo wszystko było zalane i nie wiadomo tak naprawdę skąd. Jeżeli coś wyszło, ja wychodzę z tego założenia, jeżeli coś wyszło z fabryki czyste, to powinno być cały czas czyste. No. Tak samo jak ubranie kupujemy w sklepie czyste i dbamy o to, żeby było czyste. Cały czas. Niektórzy nie dbają, no to inna sprawa. Dobra. A, to jest termostat olejowy. Ciekawostka, chłodniczki. Nic tu nie jest utlenione. Lamele wyglądają jak nowe. No nie wiem, no robią to z jakiegoś takiego materiału, że naprawdę jest to szlachetny materiał. No lamele, teraz którędy by to pokazać. No lamele tutaj od klimatyzacji. Wszystko działa. Na zdjęciach z Japonii nie ma koła, bo koło sobie ktoś, nie wiem, czy przewłaszczył i koła nie było. Ja kupiłem bez koła, ale doposażyłem w całą resztę. Są śruby. Śruby to są do zapasówki. Do zapasówki muszą być krótsze śruby. To jest oryginał Mercedes. Proszę. Komplet śrub, ponieważ alufelga ma dłuższe śruby i gdybyśmy zmieniali koło z tyłu, wkręcilibyśmy sobie te długie śruby w mechanizm ręcznego, a tego byśmy nie chcieli. Oryginalny lewarek, klucze, no i zapasówka z plastikiem, ze wszystkim. To mnie chyba ten zestaw kosztował też z 500. Takie są uroki miłości. Dobra, obiecałem tutaj pomiar lakieru, zobaczymy jak to wyjdzie. Muszę użyć tylko dwóch rąk. No ale 110. Nie będę mi klepał miejsce przy miejscu, bo byśmy tutaj do jutra siedzieli w wybranych miejscach po prostu. Coś mi tutaj chyba się zabrudziło albo krzywo przykładam. Klepa ma jakby trochę więcej. 120. To wiadomo, to jest tam jakiś chiński przyrząd. No tak pira za oko, to ja to polerowałem, ja po lakierze widzę, że on jest oryginalny. Także bardziej to jest jakiś błąd pomiaru trochę. Ostro. Pamiętaj, że 100 mikronów to jest tylko 0,1 mm. No to bazujemy teraz tutaj jakieś na przekłamaniach rzędu 0,01 mm. No nie dajmy się zwariować. Jeżeli coś jest malowane, no to jest malowane, a nie 0,01 mm. No też sobie tam jakoś to średnio liczy i zaokrągla raz w górę, raz w dół. To nie są jakieś tam pomiary laboratoryjne. Tutaj niżej.
tutaj to jest obły element, no to musi być gdzieś płasko, żeby to dobrze zmierzyć. Dlatego słupków się nie mierzy w miejsce, gdzie są obły. Ale słupek to jest ten sam element, co ten. Wszystko oryginał błotnikiem, czy błotnik mierzymy. Przez chwilę pokazuję 120-120. Coś tu się w tej głowicy zamuliło. 1, 270. A tutaj 100. Nie, no to jakieś błędy są, kurde, tego miernika. Chyba niemożliwe. Z tyłu, o, 130. Przykurzona jest chyba ta głowiczka. Porysowana jest całkiem, trzeba było to skalibrować. No, 110, no teraz jest tak, jak powinno być. I to mierzę na rantach. Miejsca newralgiczne, jeżeli miałoby coś przetarte być malowane, no to zawsze... Zawsze rant jest takim miejscem newralgicznym. Maska jeszcze tak na formalności. Nie, coś źle znowu. Teraz 120. Chcę tak szorować tym miernikiem po tej masce. Tak nie chłostać miernik świeżo odpolerowanej. No maska jest tak odpolerowana, że jak postawiłem wczoraj kubek, o, zjeżdża miernik, jak postawiłem wczoraj kubek od kawy, taki papierowy z McDonalda, no to prawie mi zjechał. 120. Nie no, ładna jest cała gładziutka. Dobra, pokażemy może, kto chodzi. Tak to wygląda po załączeniu saksofonu. Włączymy tutaj muzykę. Radio może być włączone. Tak to odpala. No deska, tu jest żadnych śladów regeneracji czy czegoś, jakieś obszywania. To wygląda. Ciepły silnik jest, bo dopiero co tu pół godziny temu przyjechałem, także ciepły jest. Nie będziemy go chłostać. Światełka. Tempomat, wszystko ładnie tutaj działa. Manetka. No po manetce widać tutaj przebieg. Nie wyślizgana, chromik. Wszystko gładziutkie. No i nawet jeszcze ta oryginalna wlepka japońska. No, no przy każdym pociągnięciu dotyka się za nią, także no ona by się nie uchowała, gdyby ten samochód miał 500 tysięcy kilometrów. Także tak to chodzi. Wydechy są oryginalne, są fajne, nie męczą. A jak dostanie obciążenia, to oczywiście słychać, że to V8. Nagłośnienie pewnym kardą. Bardzo fajnie sobie radzi. Włączymy sobie tutaj to nasze. Może podniesiemy go do góry od razu. Czasami, nie wiem, jest jakiś taki moment, że on jakby nie chce zaskoczyć, ale wtedy go gaszę. Odpalę. O, i teraz idzie samochód do góry.
Może ma tam jakiś, nie wiem, jakiś algorytm załączania tego zawieszenia, że po prostu, no nie wiem, jak został odpalony z otwartymi drzwiami, albo coś tam, to nie pozwoli ze względu bezpieczeństwa na podniesienie, albo coś tam. Także jak już się ta lampka pali, to znaczy, że już auto się podnosi do góry. Ustawienia tutaj wszystkie. Fajną rzecz chciałem pokazać, to kamerka cofania. Załącza się od razu przy przerzuceniu na wsteczny. No jest teraz troszeczkę już ciemno, ale ogólnie jest bardzo ładna jakość. Nie odbiega w ogóle od współczesnych samochodów teraz, które są produkowane, jakość tej kamerki. No bardzo fajnie to wygląda. No i te linie tutaj, to wszystko jest, że tak powiem, miarodajne. Spróbujemy sobie wycofać na przykład do linii. O, pokazuje nam, gdybyśmy kręcili sobie gdzieś, chcieli zaparkować. I to działa, to nie jest jakaś tam animacja. Jak wjeżdżam tyłem do garażu, to tak naprawdę mógłbym tylko patrząc w kamerę wjechać do garażu bez problemu. Czy na jakieś miejsce parkingowe, to naprawdę działa, to jest fajnie wymyślone. Czerwona linia to jest linia warunkowa. Jest tu jeszcze opcja właśnie parkowania równoległego. I mam wtedy inne jakieś tam linie, ale z tego nigdy nie korzystałem. Dobra, zobaczymy jak to pod maską jeszcze, teraz przy odpaleniu. No bez szeleństwa to pracuje. No nie mam co do silnika, nie mam żadnych uwag, no. Słychać tylko lekki świst po prostu powietrza. No tak to się prezentuje. No i domykanie maski. Bez żadnego trzaskania. Cyk. Jeden zamek. Cyk. Drugi zamek. Zamknięty. Bez żadnego, mocniej, słabiej i tak dalej, i tak dalej. A tu chciałem tylko powiedzieć, że to wypłynął fluidol gdzieś tam z konserwacji. Ten zaciek po prostu trzeba zmyć. I tyle. To nie jest żadna rdza, ani żadne uszkodzenie. Jeszcze nagrać jakiś tam, powiedzmy, dźwięk silnika dla formalności. O, teraz jest podniesiony. Widać jak fajnie to tutaj się wszystko podniosło równiutko. No jest to praktyczne, no w zimą no podnoszę sobie gdzieś tam jakieś kolejny są, czy jakaś tam nierówna droga, podnoszę sobie go do góry i po prostu wjeżdżam jak terenówką, no bez przesady, wiadomo, że nie dostaje tam, powiedzmy, jakiejś chłosty ten samochód, no ale... No tam, gdzie ktoś się musi zastanawiać, czy przejedzie, czy nie przejedzie, to ja wciskam guzik do góry i przejeżdżam. Dobra, zobaczymy. Tu nagrać jakoś ten dźwięk. Gdyby ktoś nie... Gdyby dla kogoś to było naprawdę ważne, to właśnie spróbuję teraz to zrobić. No i tyle wystarczy.
dla formalności, katalizatory przedmuchane, czyli tam się żadna sadza nie zrobiła, nie odłożyła, ale oczywiście nie będziemy go chłostać. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o spalanie. No nie pokażę tu spalania na komputerze, bo nie wiem, tam jest zrobione jakieś 26 km od skasowania i samochód więcej stał odpalony niż jeździł, bo tam nie wiem, był czyszczony, myty, przestawiany z miejsca na miejsce. Także to nie miarodajne, ale z ręką na sercu wygląda to tak, 16,5 litra po mieście, po takim naprawdę gęstym mieście i to dynamicznie. Gdyby jeździć delikatnie i go głaskać po mieście, to 13,5 litra. Na trasie jadąc 100, 110 do 120 do 10 litrów. 9, 9,5 nawet idzie zajść, wracając. Nie jest przerażające. No. Także tak to jedzie. Skrzynia. Wszystko bardzo ładnie tutaj pracuje. I żadnych błędów nie wyrzuca. No, Mercedes jest bardzo czuły na cokolwiek. Od razu, jeżeli coś mu nie pasuje, to od razu jest jakiś błąd. W skrzyni, w silniku nie ma, no i nigdzie chyba, no. Chyba, że jakieś tam, nie wiem, spadkowo-napięciowe, to coś tam potrafi wskoczyć. Że gdzieś tam było, nie wiem, coś zostawione i spadło mu napięcie poniżej 12,5, bo były, nie wiem, otwarte drzwi i nie wiem, światło się paliło tutaj w środku czy coś, no to wtedy skoczy mu jakiś niskonapięciowy błąd. To coś takiego może tam jest w pamięci, ale żadnych istotnych błędów to nie ma. Tutaj na cyferblacie jest czyściutko. No jedzie super, no. Także tak, jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, to można dzwonić. Można powiedzieć, że wiem wszystko o tym samochodzie, bo wszystko praktycznie robiłem sam. Po prostu jest to jakieś tam moje hobby. Lubię zajrzeć wszędzie. Także jeżeli byłyby jeszcze jakieś szczegółowe pytania, to proszę dzwonić. W razie czego zapraszam na jazdę próbną, żeby samemu się przekonać, jak to wygląda. Także dziękuję. No tutaj a propos tego, jak to jedzie, no teraz jest na podniesionym zawieszeniu. Wydaje mi się, że on sobie wyłączy podniesione zawieszenie powyżej stówy. No nie będę tutaj... Co będę tutaj więcej? No przecież nie będę go tutaj kickdownował, chłostał. Każdy wie, jest to prawie 400 koni, jest to V8. Swoje to też waży. Ja uważam, że takich jakichś tam przyspieszeń, kickdownów, to każdy samochód, nie wiadomo jaki by był, to każdy samochód ma jakąś swoją ograniczoną ilość kredytów do wykorzystania. W nieskończoność to nie trwa, także ja tutaj próbuję jego żywot utrzymać jak najdłużej i sprawność taką, że tak powiem, w idealnym stanie jak najdłużej. Także takich cudów to ja tutaj nie robię. No, jedzie to sobie bardzo przyjemnie. Jak trzeba wyprzedzić, to wyprzedza. Łopatki w kierownicy można sobie w dowolnym momencie, nie musi być na manualu, można sobie w dowolnym momencie pstryknąć łopatką, on zrzuca bieg w dół i, że tak powiem, jest przygotowany do wyprzedzania w każdym momencie wtedy, nie? Bo wiadomo, automat to 7 G-tronic, no to opinie są na internecie, każdy wie, że to jest dobry automat. No ale jest jakiś, powiedzmy, tam moment, no nie zawahania, ale moment reakcji. A jak już wiemy, że będziemy wyprzedzać, przyspieszać, no to pstryk lewą łopatką w dół. Od razu dolny bieg przygotowany, niższy bieg, o jeden bieg niżej przygotowany. Gaz. No i jest bezpieczne wyprzedzanie. Także tak to wygląda. Chodzi o spalanie. Chciałem tutaj trochę zaobrazować to, jak to wygląda. Także taka przejażdżka dzisiaj.
godzina 26, 47 km na godzinę, średnia 68 km, dystans spalanie 13,2. Moim zdaniem całkiem przyzwoicie, całkiem kulturalnie, także według mnie to tutaj nie przeraża to spalanie. Wiadomo, silnik jest w dobrej kondycji, ma dobrą sprawność, jest wydajny po prostu, no to pali tylko tyle, ile musi. 13,2, 13,1 nawet teraz pokazuje. No są silniki dwulitrowe, które palą podobnie i samochody mają połowę mniej koni i połowę mniej ważą, a palą po 11-12, to jest standard, że dwulitrowy silnik benzynowy tak pali. Także moim zdaniem tutaj spalanie to jest bardzo, bardzo kulturalne.